pomoc drogowa, listonosze, zaopatrzeniowcy, a może stróże porządku publicznego? Czym w godzinach pracy zajmują się braniewscy strażnicy miejscy? Wydaje się, że wszystkim po trochu, jednak chyba najmniej tym, do czego zostali powołani. No, jeżdżą po kawę, kwiaty, po wszystko, co niepotrzebne, podejrzewam, jako prywatna taryfa chyba dla Urzędu Miasta, nic więcej. A ona jest w ogóle potrzebna? Mam wrażenie, że raczej nie, chyba że dla specjalnych poruczeń władz. Powiem krótko, w Braniewie straży fizycznie jest, ale jeśli chodzi o działalność, nie ma. Nie ma tego czegoś. Takiej instytucji w Braniewie nie ma. No bo ja nie widziałem, żeby kiedykolwiek coś, tylko żeby coś robili. Przejadą się po tym, no, jak samochód, raz w jedną, do drugą i wszystko. Formacja mundurowa, utworzona przez Radę Miasta, już dawno przestała pełnić funkcję prężnej służby czuwającej nad porządkiem publicznym w mieście. Zadania określone w regulaminie, realizowane kiedyś z wielką skutecznością, dzisiaj zeszły na drugi plan. Teraz ważniejsze są tak zwane zadania zlecone, na przykład przez burmistrza Braniewa. To może go osiągniemy, komunikat Kiskiego, niech by wam tutaj cośkolwiek powiedział. Dostarczanie kwiatów do Urzędu Miasta, odbiór materiałów biurowych, albo jak to miało miejsce w poniedziałek, holowanie prywatnego pojazdu pracownika magistratu. Sytuacja miała miejsce około godziny 11. Wówczas nasza kamera dostrzegła, jak głównymi ulicami miasta porusza się niebieski Fiat z charakterystyczną biało-pomarańczową belką na dachu. Służbowy pojazd Straży Miejskiej holował inne auto. Oba samochody wjechały na teren warsztatu mieszczącego się przy ulicy Olsztyńskiej. Po około 30 minutach strażnik miejski wraz z kierowcą auta odjechali w stronę ulicy Kościuszki. Z całą pewnością holowany pojazd nie należał do Urzędu Miasta. Na ewidencji środków trwałych z pojazdów posiadamy tylko samochód osobowy Fiat Dablo 1.4, przeznaczony dla Straży Miejskiej w Braniewie. O wyjaśnienie sytuacji zwróciliśmy się do burmistrza Mrozińskiego. Niestety szef braniewskiego urzędu nie chciał wypowiedzieć się w tej sprawie. Wypowiedział się za to strażnik, który polecenie scholowania pojazdu otrzymał właśnie od swojego szefa. Na czyje polecenie pan to zrobił? Na polecenie burmistrza. No nie, no bo chciałem zapytać, jak ktoś mi się z pojazdem stanie na drodze, czy mogę dzwonić do Straży Miejskiej, żeby mi pomogli? Dzwoni pan. Państwo pomożecie i każdy mieszkaniec na pewno może dzwonić do państwa i każdemu pomożecie na drodze, odholować pojazd na przykład, tak? Do warsztatu. Znaczy w miarę możliwości staramy się pomagać mieszkańcom, od tego jesteśmy, do tego jesteśmy powołani. Ale odholowujecie też pojazdy? Proszę odpowiedzieć. Czy nie? Czy dzisiaj tylko to tak wyjątkowo? To znaczy... Bo z tego, co zauważyłem, no państwo nie macie w obowiązkach tego odholowywania pojazdów. Tak, dokładnie. To co się dzisiaj stało? Proszę? To co się dzisiaj stało? Bo państwo holowaliście dzisiaj pojazd, tak? Pan holował dzisiaj pojazd. Tak.
To pojazd pracownika urzędu był? Tak. I holował pan go do warsztatu samochodowego? Tak. To uważa pan, że to tak w porządku jest? Przecież to są publiczne pieniądze. Dlatego pana pytam, czy skoro holujecie państwo pojazdy pracowników urzędu, czy każdy z mieszkańców może liczyć na państwa pomoc w tej kwestii, w tym zakresie? To znaczy, oczywiście tak. Czyli jak coś się komuś wydarzy na drodze, jeszcze raz ponawiam swoje pytanie, to każdy może do państwa dzwonić, tak? I państwo odholujecie pojazd do warsztatu. No tak czy nie? No panie Sebastianie. Tak. Tak. Okej, to tylko chciałem wiedzieć. Dziękuję bardzo. No cóż, pozwolicie państwo, że wypowiedź pana strażnika pozostawimy bez komentarza. Pozostaje nam tylko podać numer telefonu, pod którym zgodnie z zapewnieniem Straży Miejskiej każdy kierowca w opałach otrzyma odpowiednią pomoc, łącznie z holowaniem pojazdu.